Dostałam propozycję prowadzenia programu w Trójce. Bardzo się ucieszyłam, byłam bardzo szczęśliwa i oczywiście tę propozycję przyjęłam i z radością podzieliłam się tą informacją z Wami. I byłam zaskoczona, że połowa osób mówiła, że to wspaniale, a połowa osób mówiła, że już nigdy więcej nie zajrzą na mój profil, nie obejrzą żadnego filmu i że w ogóle wypisują się z mojego świata. I zastanawiałam się, dlaczego. I ponieważ dostałam też kilka listów z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego przyjęłam propozycję pracy w Trójce i dlaczego tak się z tego cieszę. Więc chciałabym to wyjaśnić w tym filmie. I kiedy zastanawiałam się nad tym, to uświadomiłam sobie jedną bardzo ważną rzecz. Człowiek postrzega pewne sprawy przez pryzmat tego, co już w sobie nosi. Czyli moje postrzeganie rzeczywistości jest przefiltrowane przez to, co już istnieje w moim umyśle, w mojej duszy i w moim sercu. I kiedy ja włączam Trójkę, żeby jej słuchać, to słucham audycji muzycznych, słucham czasem audycji, które przybliżają trochę rozumienie świata, ale kiedy tylko słyszę politykę albo reklamy, to od razu wyłączam. Więc moje postrzeganie Trójki jest zupełnie inne niż kogoś, kto włącza się na rozmowy polityczne i aktywnie w tych rozmowach mentalnie albo nawet dzwoniąc do radia uczestniczy. Czyli z mojego punktu widzenia, i zawsze tak było, ja tak pamiętam to, odkąd odkryłam Trójkę, będąc nastolatką. To było wtedy jedyne, nazwijmy to, okno na świat. To było pierwsze takie prawdziwe radio. I pamiętam, miałam wtedy 15 albo 16 lat. I kiedy pierwszy raz usłyszałam Trójkę, która jeszcze wtedy nadawała w mono, bo ja mieszkałam w Koszalinie, to po prostu to był zachwyt połączony aż z niedowierzaniem, że istnieje coś takiego, że są takie głosy, które mówią takie rzeczy, że prezentują muzykę. Wtedy jeszcze prezentowano całe płyty różnych artystów, dyskografie, pełne dyskografie niektórych artystów, dlatego że w Polsce nie można było wtedy kupić płyt. To były lata 80., połowa lat 80., początek i połowa lat 80., więc nie mieliśmy dostępu do muzyki, nie było internetu, nie było YouTube'a, nie było płyt. Pamiętam, że po płyty trzeba było stać długo w kolejce, a Trójka nadawała płyty w całości i różni bardzo mądrzy panowie opowiadali o tych płytach. Ja z największym szacunkiem, podziwem, w milczeniu, w ogóle z największym zachwytem słuchałam audycji Marka Niedźwieckiego, Wojciecha Mana, Piotra Kaczkowskiego. To byli dla mnie niedosiężni bohaterowie. I zresztą, gdybym miała w ogóle zacząć od początku, to od początku tego, jak postrzegam Trójkę i dlaczego Trójka jest moim zdaniem magiczną stacją, to pamiętam, że kiedy miałam 18 lat, zdałam egzamin szkolny i potem wojewódzki, żeby pojechać na ochotnicze obozy pracy, międzynarodowe ochotnicze obozy pracy, które odbywały się poza Polską. I w tamtych czasach to był jedyny sposób, żeby wyjechać, może nie jedyny, ale jeden z niewielu sposób, żeby wyjechać za granicę. Czyli trzeba było zdać egzamin z języka angielskiego. Nie pamiętam, z czego jeszcze dwa albo trzy egzaminy były. Więc najpierw był etap szkolny, potem etap wojewódzki, czy nawet miejski, może potem wojewódzki i potem etap ogólnopolski. Więc ja zdałam te pierwsze etapy i pojechałam do Warszawy na egzamin i miałam nadzieję, że kiedy zdam ten egzamin, to będę mogła spędzić pierwsze w życiu wakacje za granicą, na zachodzie. Więc dojechałam do Warszawy i egzamin, nie pamiętam, o której to miało być godzinie, powiedzmy, że o 9 rano miał się zacząć egzamin i to było w centrum Warszawy. Wysiadłam z pociągu, jechałam przez całą noc pociągiem z Koszalina do Warszawy.
Wysiadłam z pociągu i miałam adres na kartce. Przypominam, nie było wtedy jeszcze telefonów komórkowych, nie było internetu, nie było map Google'a, więc miałam tylko adres na kartce i byłam w centrum Warszawy, bo wysiadłam na dworcu centralnym i zaczęłam iść w stronę tego adresu i nagle się zorientowałam, że w ogóle, że zabłądziłam i w ogóle nie wiem, gdzie jestem. Pamiętam chyba, że wylądowałam na Emilii Plater, nie wiem, ale pamiętam. I było za 10:09. Więc, ponieważ zabłądziłam, więc wiedziałam, że się spóźnię. I co robić? I wtedy wyświetlił mi się w głowie numer 280328. To był numer telefonu do trójki, podawany często na antenie. 280328. Dzisiaj już tego numeru nie ma, ale ci, którzy kiedyś słuchali trójki, to na pewno ten numer kojarzą. Więc znalazłam budkę telefoniczną. Zadzwoniłam 280328 i mówię, ja przyjechałam na egzamin do Warszawy, bardzo ważny egzamin, on się zaczyna za 10 minut, ja zabłądziłam i w ogóle nie wiem, gdzie jestem. I głos po drugiej stronie, i nie wiem, dlaczego mi się wydaje, ale jestem prawie pewna, że odebrała Beata Michniewicz, zapytał mnie i zobaczcie, dziennikarz w ogólnopolskiej stacji radiowej. Dzwoni jakaś zagubiona dziewczynka, która zabłądziła na ulicach Warszawy, i dziennikarz mógłby powiedzieć: No to niech pani zapyta kogoś, kto jest obok pani, najlepiej pani wskaże drogę, jakiegoś przechodnia, ale nie. Myślę, że to była Beata Michniewicz. Mówi: Gdzie pani, gdzie jesteś? Ja mówię: No jestem na ulicy Emilii Plater, a gdzie jest ten egzamin? Nie pamiętam, gdzie ten egzamin był, ale to było gdzieś w centrum, więc mówię ulicę. I ona mówi, zapytała kogoś, bo sama nie wiedziała, zapytała kogoś, kto był tam niedaleko i pokierowała mnie krok po kroku do miejsca, gdzie odbywał się ten egzamin. I to jest dla mnie to jest jedno z moich pierwszych wspomnień związanych z trójką, ale to jest dla mnie też symbol tego, jaka jest ta stacja, dlatego że to jest niezwykłe miejsce. To jest magiczna stacja radiowa, dlatego że tam nie tylko pracują niezwykli ludzie, ale też mają ze słuchaczami taki kontakt, jakiego nie spotkałam w żadnym innym radiu na świecie. To jest rodzaj takiej przyjaźni, odpowiedzialności wzajemnie za siebie i dziennikarze, którzy w trójce pracują za słuchaczem, i słuchacze za trójkę. I dlatego myślę, tak. Słuchacze żywo reagowali na to, co niedawno działo się w Trójce. Więc oczywiście ja też słyszałam, co się dzieje, i pamiętam, że kiedy usłyszałam wiadomości o tym, że lista przebojów została zawieszona, że oskarżono osoby prowadzące listę o jakiś rodzaj manipulacji. I kiedy usłyszałam, że w odpowiedzi na te zarzuty wielu dziennikarzy trójki odeszło, to pomyślałam, że rzeczywiście to chyba będzie koniec programu trójki, takiego jaki znam. Ale nie wiem, czy pamiętacie, kilka dni później nowym dyrektorem został Kuba Strzyczkowski, który jest dziennikarzem trójki, który zna to radio i wszystkich dziennikarzy i jest człowiekiem trójki, czyli jest jedną z tych osób, które tworzyły to radio od początku, więc ma w sobie to, co jest najbardziej magicznego w trójce, to, co mają jej ludzie i to, co mają jej słuchacze. I wtedy, kiedy został dyrektorem trójki, jedną z pierwszych rzeczy, które zrobił, to oficjalne przeprosiny osób, które zostały wcześniej oskarżone. Przeprosiny, które padły na antenie, i po tych przeprosinach większość dziennikarzy, którzy odeszli z trójki, wróciło do niej. I chciałabym teraz powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, to był dla mnie sygnał, czyli trzy rzeczy. To był dla mnie sygnał, kiedy dyrektorem został ktoś z wewnątrz, kiedy dziennikarze, którzy odeszli, wrócili. Ponieważ byli w stanie zaufać komuś, kogo znają od tak dawna. Więc to był dla mnie sygnał, że wszystko jest możliwe. I wtedy pomyślałam, że właściwie trójki nie można zniszczyć,
Bo to jest trochę tak jak w teatrze. Jest wielki, wspaniały teatr, który ma przepiękną legendę, w którym wystawiano niezwykłe widowiska, do którego ludzie przychodzili, żeby przeżyć niezwykłą przygodę. I jeżeli do tego teatru przyjdą aktorzy, którzy nie umieją się zachować, albo jeżeli tym teatrem będzie zarządzał ktoś, kto nie rozumie, co się w tym teatrze działo wcześniej i będzie działał na szkodę tego teatru, to nie znaczy, że ten teatr zniszczy. To znaczy, że w historii tego teatru zdarza się pewna przerwa. Czasem może chodzi o to, żeby zatrzymać się na chwilę i móc docenić, jak niezwykłe jest to miejsce. Więc to, że przyjdzie zły dyrektor, czy że przyjdą źli aktorzy, nawet to, że ten teatr wystawi bardzo złe widowisko, to nie znaczy, że zniszczy ten teatr. Dlatego, że ten teatr będzie istniał mocą wszystkiego, co stworzył wcześniej i co było absolutnie niezwykłe. I moim zdaniem to dotyczy też Trójki i moim zdaniem to dotyczy też Marka Niedźwieckiego. Jeżeli mogę, chciałabym powiedzieć do Marka kilka słów. Chciałabym najpierw powiedzieć, Marku, pewnie nie pamiętasz, ale jak miałam 18 lat i napisałam pierwszą książkę, moja książka była czytana w odcinkach w Trójce. I była czytana, Andrzej Zaorski czytał tę książkę w odcinkach i miałam 18 lat, to był chyba rok 84, może 85. I te odcinki były nadawane dwa razy dziennie, o 11.50 i o 19.50. I nie wiem, czy pamiętasz, ale lista przebojów programu trzeciego zaczynała się wtedy o godzinie 20. Chyba w piątki. I czyli odcinek mojej powieści, 10-minutowy, czytany przez Andrzeja Zaorskiego, był nadawany tuż przed listą przebojów. I ty wtedy mówiłeś, to był odcinek 20. książki Beaty Pawlikowskiej, Powrót, czytał Andrzej Zaorski. Następny odcinek jutro o godzinie 11.50. I ty to mówiłeś własnym głosem. I ja po prostu nie wierzyłam własnym uszom, że to jest możliwe. Nie tylko, że moja książka jest czytana na antenie Radia Ogólnopolskiego, ale że mój bohater, absolutnie ulubiony prezenter wszechczasów, osobiście odcinek mojej książki zapowiada co tydzień, to było niezwykłe. Nie wiem, czy pamiętasz, ale ja wysyłałam do ciebie listy. I nie wiem, czy pamiętasz, ale kiedyś w jednym z tych listów przysłałam ci rysunek twojego głosu. W każdym razie, to co chciałam powiedzieć, kiedy przeczytałam, że w jeden dzień jednym ruchem została zniszczona 40-letnia kariera Marka Niedźwieckiego, chciałam powiedzieć, że nie istnieje nic i nikt, co mogłoby zniszczyć karierę Marka Niedźwieckiego, dlatego że to jest coś ponad czasem. To jest coś, czego nie da się w żaden sposób zniszczyć. To jest coś, co już istnieje. To jest coś jak ten wielki gmach teatru albo jak dżungla amazońska, która po prostu stoi, stała i będzie stać. Niezależnie od tego, co ktoś na ten temat powie. Chciałabym też przypomnieć, że to była tylko opinia dwóch albo trzech osób, której natychmiast przeciwstawiono opinie wiarygodne świadków oraz innych osób i tych innych opinii na ten sam temat było znacznie więcej. Więc nawet jakby położyć na wadze słowa, które były zarzutami tych trzech osób oraz położyć na drugiej szali te wszystkie słowa, które mówiły, przecież to jest absolutnie nieprawda, to jest nieprawdziwy zarzut, to jest... tak się nie zdarzyło, było zupełnie inaczej. To tych głosów i tych słów było znacznie więcej. Więc nawet jeżeli ktoś próbuje kogoś oczernić, ale natychmiast pojawiają się głosy, które temu zaprzeczają i które mówią, jaka była prawda, no to
Nie ma nawet jak porównać ważności i wielkości tych komunikatów. Niezależnie od tego, co zostało powiedziane i niezależnie od tego, jak wielki to był zarzut i jak wielkim echem się odbił, ale moim zdaniem odbił się pozytywnym echem, bo na pewno usłyszałeś słowa wsparcia absolutnie ze wszystkich stron, absolutnie ze wszystkich stron, to chciałam powiedzieć, że to, czego dokonałeś, jest czymś, co przejdzie do historii, niezależnie od tego, jaką opinię mogą mieć niektóre osoby. Dlatego, że stworzyłeś coś absolutnie wyjątkowego, będąc sobą i mając szansę być sobą w radiu. I tylko tyle chciałam ci powiedzieć. Nie będę cię namawiać do tego, żebyś wrócił albo nie wracał. Chciałam tylko powiedzieć, że nikt i nic nie jest w stanie naruszyć tego, co stworzyłeś w radiu, dlatego że jesteś absolutnie wyjątkową osobą i to wszystko, co stworzyłeś, już istnieje i nie da się tego zmienić w żaden sposób. Jesteś po prostu wspaniały i wiem, że wszyscy w Trójce czekają na Twój powrót i wiem, że słuchacze czekają na Twój powrót. Tylko tyle chciałam powiedzieć. Właściwie chciałam jeszcze powiedzieć, że dziękuję Ci za wszystko, co zrobiłeś w Trójce i wszystko, co zrobiłeś w życiu wielu osób, dlatego że moje życie byłoby inne, gdyby nie to, że słuchałam Ciebie w radiu. Może nawet nigdy nie zaczęłabym pracować w radiu, gdybym nie słuchała Ciebie kiedyś z nabożnym zachwytem. Tak jak zresztą robię do dzisiaj, kiedy tylko mam okazję. To tylko tyle do Marka chciałam powiedzieć. A teraz wracając do Trójki. Więc kiedy ja myślę o Trójce i kiedy ja w ogóle, kiedy włączam radio i słyszę Trójkę, to w ogóle nie kojarzy mi się to z polityką. Dlatego, że moje całe życie istnieje bez polityki od bardzo dawna. Nie oglądam wiadomości, nie słucham bieżących wiadomości. Kiedy coś jest bardzo ważne, to i tak do mnie dociera z różnych źródeł, choćby z internetu, albo ktoś mi o tym mówi. Więc moje życie jest wolne od polityki do tego stopnia, że kiedy dostałam propozycję z Trójki, to w ogóle, nawet przez chwilę, nie wahałam się, dlatego że po pierwsze nie kojarzyłam Trójki z polityką, a po drugie pomyślałam, Trójka jest magicznym miejscem. I myślę, że Trójka zasługuje na to, żeby działać jako piękne, dobre, mądre i wiarygodne radio. I myślę, że to jest przyszłość Trójki. Niezależnie od tego, kto będzie nią zarządzał, niezależnie od tego, jaka będzie sytuacja polityczna w Polsce, Trójka jest magicznym miejscem i myślę, że ona zawsze będzie starała się wrócić do swojej najlepszej, niezwykłej i wyjątkowej tradycji, jaką stworzyła jako stacja radiowa w Polsce, która jest absolutnie inna od wszystkich stacji na świecie i w Polsce. Więc teraz rozumiem, dlaczego mogliście się poczuć urażeni albo oburzeni moją decyzją. Dlatego, że pewnie postrzegacie Trójkę inaczej i słuchacie innych audycji w tym radiu. Ale przecież gdyby tak odjąć to, co jest chwilowe i przemijalne, czyli politykę, i zostawić tylko to, co jest esencją radia, to by się okazało, że w ogóle niewiele zmieniło się w radiu. W Trójce. Niewiele zmieniło się w tej stacji, bo wciąż są audycje, wciąż można opowiadać o różnych pięknych rzeczach, wciąż można tworzyć klimat, wciąż można mieć kontakt ze słuchaczami, wciąż można wspierać się wzajemnie i wciąż można chcieć, pragnąć zrobić coś dobrego. I to była moja jedyna motywacja. Zrobić coś pięknego w najbardziej niezwykłej stacji radiowej w Polsce.
Dlaczego miałabym tego nie zrobić? Jestem szczęśliwa, że mam taką możliwość i bardzo się cieszę, że w najbliższą niedzielę od 11 do 13 poprowadzę pierwszą audycję Blondynka w Trójce i chciałabym serdecznie Was zaprosić. Włączcie i posłuchajcie. Jeżeli Wam się nie będzie podobało, to wtedy wyłączajcie się i napiszcie do mnie, że to nie ma sensu. Ale jeżeli możemy razem zrobić coś dobrego, jeżeli możemy poprzez Trójkę rozesłać trochę dobra, trochę pozytywnego nastawienia, trochę wiary w to, że wszystko jest możliwe, trochę miłości do świata, to zrób to w niedzielę od 11 do 13. W najbliższą niedzielę zresztą zapraszam Was do Imperium Inków. Będzie wspaniale, zobaczycie. Do usłyszenia.